Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu mojego wyzwania 100 filmów, 100 dni. I dzisiejszy filmik będzie kontynuacją wczorajszego, no bo tak to się układa, że na razie, że jakoś każdy filmik daje mi inspirację do następnego. Ale od razu zaznaczę i z góry Was przeproszę, jeżeli jakość yy, do danych zdjęć nie jest taka najlepsza, bo ja wczoraj dodałam zdjęcia kamienicy Eti w Amsterdamie, ale zanim to, to powiem o czym ja wczoraj mówiłam. Jeżeli nie oglądałeś mojego wczorajszego filmiku, to on tutaj się pojawi. Mówiłam o tej książce i o tym, że ona stała się dla mnie też inspiracją do tego, aby pojechać do Amsterdamu, żeby jakby poczuć tą energię tego, jak ona tam żyła, i też byłam nie tylko przy kamienicy, w której mieszkała, w której pisała swoje pamiętniki, ale też byłam na cmentarzu w Amsterdamie y y Zorflitz. tak, i tam jest y grup jej przyjaciela, który przekazał jej wiarę w Boga. I dlatego, że on był bardzo ważny w jej życiu, znalazłam się też na tym cmentarzu. I dzisiaj chciałabym Wam dodać więcej zdjęć z tego cmentarza. I dlatego od razu Was przepraszam, jeżeli jakość tych zdjęć nie jest najlepsza. Ja na razie nie umiem obsługiwać takich profesjonalnych jeszcze. Nie umiem jeszcze obsługiwać takich profesjonalnych programów do montażu i montuję po prostu moje filmy w telefonie. Co też jest, może być dla was informacją, że to nie jest nic trudnego. Ale czasami jednak yy, jest tak, że potrzeba by było jednak ulepszyć jakość moich filmów, między innymi po to nagrywam te 100 filmów. Yy, więc może jest to dla mnie znak, że czas nauczyć się <laughs> czegoś. Póki co y, spróbuję dołączyć również zdjęcia, y, które właśnie chcę Wam dzisiaj pokazać. Dlaczego ja Wam chcę je pokazać? Najpierw powiem Wam y, o tym cmentarzu. W ogóle jak poszłam szukać y, Juliusa Spira, to od razu dostałam tam y, taki wydruk. Oni się zapytali, kogo szukam, bo tam jest taki domek i y, y, y pan. Y, jakiś pracownik tam był, zapytał się kogo ja szukam, więc powiedziałam kogo szukam i pan znalazł w komputerze yy, grup, bo to jest dość duży cmentarz i natychmiast mi tak bzz, bzz, bzz wydrukował, więc dostałam całą mapę cmentarza. Yy, więc yy, od razu wiedziałam jak mam iść. Yy, tutaj tą na czerwono zostało mi to zaznaczone, że tu jest grup. Yy, tutaj zbliżenie. Tutaj Kim on był, informacje, które oni tam mają, i zdjęcie grobu. E, więc tak to było i to już kilka lat temu, przygotowane. Ja to na pamiątkę sobie włożyłam do książki, dlatego łatwo mi było to odnaleźć i wam pokazać. Stawiłam sobie jako taka moja pamiątka z pobytu na tym e, słynnym też cmentarzu. I co mnie zaskoczyło. Bo jak y, ja szukałam tego grobu, to po prostu patrzyłam na cały cmentarz i zaskoczyła, zaskoczył mnie sposób chowania zmarłych tam. Ale tak bardzo pozytywnie. Dlatego, że y, tam y, ludzie mają taki zwyczaj, że rzeczywiście starają się zrobić pomnik po człowieku. I starają się go pochować w sposób taki indywidualistyczny, czyli pokazać jako, jakąś osobowość tej osoby czy po prostu zrobić coś wyjątkowego, coś artystycznego, że ten cmentarz po prostu był artystyczny, że ja tam szłam i właściwie większość tych grobów. Miała w sobie włożoną duszę, miała jakąś sztukę, było jakimś sposobem wypowiedzenia się, czy rodziny, czy powiedzeniem coś o tym człowieku, który żył. I było to dla mnie takie światło, że właściwie tak powinno być. I że tego mi u nas w Polsce trochę brakuje, że u nas jest y, często tak, że po prostu kupujemy piękny pomnik, ale ostatecznie, mimo że ten pomnik jest piękny i często drogi, to one te pomniki wszystkie są do siebie bardzo podobne i, i jak patrzymy na nasz y, polski cmentarz, to on jest, jest taki bardzo, taki, że są takie płyty, tak, że te wszystkie pomniki są jednak do siebie bardzo podobne i nie wyrażają takiego indywidualnego charakteru osób, które tam są um, pochowane. Natomiast właśnie tam, na tym cmentarzu, każdy grób jest całkiem inny. I, i ja po prostu szłam szukając tego grobu i robiłam zdjęcia grobów tam. I było to dla mnie zaskoczenie, i chciałabym się tym dziś z wami podzielić. Mam nadzieję, że jakość tych zdjęć, które dołączę, będzie zadowalająca, bo one, one są dobre, ale kiedy ja montuję w telefonie, to potem jak ja to wyświetlam, to, to one nie są dość ostre, więc, więc przepraszam Was za to. Może w przyszłości jakość moich nagrań ulepszy się. I ten Julius Pier, może jako pierwszy pokażę jeszcze raz, dołączę wam ten grób, dlatego że on ma to epitafium na grobie, że stań się tym, kim jesteś. I myślę, że to jest fajne przesłanie w ogóle dla tego filmu. I, i dlatego myślę, że, że, że chciałabym poszerzyć też wasze spojrzenie na cmentarz, jako na miejsce rzeczywiście pamięci i nie tylko takie miejsce kojarzone ze śmiercią, ale również może właśnie ze sztuką. I dlatego, i dlatego chciałabym po prostu dołączyć te, te zdjęcia dla Was z Amsterdamu dla poszerzenia naszej perspektywy chowania zmarłych. Pa!